Bożena Czarnota, mądry żuczek. Był raz kiedyś sprytny żuczek. Zwał się Żuczek Samouczek. Był ciekawski i dlatego sam się uczyć chciał wszystkiego. Czytał różne dziwne rzeczy. Twierdził, że Biedronka skrzeczy. Bąk, gdy spotka gdzieś pająka, zamiast bzyczeć, tylko chrząka. Mówił: rzecz to niesłychana, paw udawać chciał pawiana, a dwie lamy dla odmiany pobieliły w chatce ściany. Nosił żuczek okulary, by się z wiedzą brać za bary. Mech oglądał, liście w lesie, wiosną, latem, aż po jesień. Lecz nie tylko ładnie spisał rzeczy mądre, gdy usłyszał, a żartował właśnie po to, aby wadzić się z głupotą. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.